Thank you.
Cześć, witam Was w komentarzu do odcinka, który zobaczyliście, do tych przejazdów. Do tej pory szumi i dudni mi w głowie, a przecież pociąg jeździł bez dekodera dźwiękowego. Nie mam tutaj dekodera dźwiękowego, stąd nie było specjalnie hałasu, tylko łomot modeli, łomot tego Vectrona gdzieś na niezbyt miękko w niektórych miejscach położonych torach na moim makiecie, gdzieś tam bezpośrednio niemalże na sklejce, oczywiście na korku i dopiero potem na sklejce, ale mimo wszystko to wszystko sztywno. No i przyjemny w sumie dosyć dla ucha szum zestawów kołowych tych wagonów, tych cystern. Pociąg VTG, wybitnie pociąg VTG, również sama lokomotywa VTG, ona, przepraszam, ma troszeczkę tych napisów, MRC, wynajęto od MRC, Connecting Europe, Transpetrol, ale jak kiedyś zacząłem dochodzić, to Transpetrol summa summarum był przejęty przez VTG i to VTG logo gdzieś tutaj nawet chyba jest na dole takie czerwone na ostoi tej lokomotywy. Co by nie było, to w tamtym czasie, tak jak wyglądała, to już jeździła dla VTG. Gdyby nawet była jakaś inna lokomotywa służby, to przeszkodziło. Ja chciałem akurat się taką przejechać lokomotywą typowo niemiecką, jeżdżącą po Niemczech, ale z wizerunkiem tutaj naszego Zamku Królewskiego i kolumny Zygmunta na boku. To widzicie na zdjęciu. Gdzieś ma swój unboxing, tam w tym filmie możecie obejrzeć ją dokładnie. Taka ciekawostka, taki tam Polonik, choć lokomotywa nie wjeżdżająca do Polski, stąd no ciężko, żebyście ją gdzieś w Polsce sfotografowali, to niemożliwe. Za nią cały pociąg jednorodny w miarę, złożony z modeli cystern z logo VTG. Na początek tu mamy 6 wagonów Roco, to jest ostatnia nowość, nowość początku 2024 roku. Bardzo poszukiwany zestaw, który błyskawicznie zginął ze sklepów i to jest ostatni z tych wagonów, to jest ta pierwsza szara czy cysterna jasnoszara, druga jasnoszara to cysterna firmy Brava, zupełnie innej konstrukcji model, a dalej są 3 jeszcze cysterny, 2 ta normalna szara i jasnoszara na końcu firmy Tilik różnych konstrukcji, a ta przedostatnia to cysterna firmy Märklin, akurat model odwzorowujący tą samą cysternę, której modele wykonała firma Roco, tylko wierniej, bo są odwzorowane na cysternie i podest na dennicy i charakterystyczne rynienki na środku cysterny, które większość cystern zamawianych przez VTG posiada. To o modelach, o wyglądzie, co to za modele, to tyle. Jeździ to całkiem przyzwoicie, Roco, bez żadnych zastrzeżeń, tak jak powinno być, jak się spodziewałem. I jak zwykle jeżdżą modele tej firmy. Natomiast no, Tilik, jak to Tilik? Tilik ma problemy. Wózki jednej czy drugiej cysterny potrafiły się wykolejać tu podczas nagrywania filmu, tej właśnie szarej trzeciej od końca się wykolejały, ale na szczęście gdzieś tam na rozjazdach wkolejały się z powrotem, więc jeździło to, natomiast tamta jasno szara nie przypadkiem jest na końcu, bo jak początkowo były zamienione miejscami, to tamta sprawiała problemy. Märklin jeździ bez żadnych problemów, ta firma poza generalnie niektórymi elementami średnio filigranowymi, przewymiarowanymi i na szczęście w przypadku tutaj nie ma tego przypadku dla tego wagonu, bo bywa, że w modelach tej firmy również mamy niedowymiarowanie. Tu modele są poskracane wprost w skali 1 do 100, dotyczy
głównie wagonów pasażerskich, jeśli może nie tylko, ale nie wiem, nie jestem znawcą Märklina. Tu jednak jest wszystko jak należy, przyzwoicie wykonane i w niektórych punktach również lepiej jak wzorujące tą samą konstrukcję cysterny modele firmy Rocco. Także wszystko tak sobie całkiem jeździło. Vectron rockowski, o tym chyba nie powiedziałem. No i żeby nie było, taki tam drobiazg zgubił jakąś część. Proszę bardzo, tu gdzieś wyleciała jedna drabinka niezbyt dobrze zamocowana, luźno gdzieś w gnieździe, nieprzyklejona. Może nie powinna być przyklejona, ale zdecydowanie za luźno wyleciała. Lokomotywę wezmę, obejrzę, czy nic więcej nie pogubiła i ten element zamontuję. Raczej rzadko się zdarza, żeby lokomotywy Rocco cokolwiek gubiły, ale zdarzać się to zdarza. Pamiętam, z husarzami też miałem, że schodki potrafiły zgubić i gubi to na przykład mój model w malowaniu właśnie tutaj tym różowym Landrynka T-Mobile'a, tamten wiecznie gubi jeden schodek, także nawet szeroko musicie uważać. Tak poza tym chyba nic więcej się nie pogubiło, ale to jeszcze sobie obejrzę, jeszcze pooglądam wszystko na makiecie, czy coś gdzieś nie leży, jak również modele przy pakowaniu, co zawsze gorąco Wam polecam przed zapakowaniem modeli po zdjęciu z makiety. Obejrzeć wszystko, czy coś gdzieś nie leży, czy na samych torach, czy w bliskiej okolicy, gdzieś w zieleni, zwłaszcza w okolicach rozjazdów, takie rzeczy potrafią gdzieś się pogubić. No dobra, to chyba tyle. Sama jazda wyłącznie w kółko, bez żadnych manewrów, niczego. Od po prostu wsłuchać się w szum kół, stukot i patrzeć się, jak pociąg wykręca kółko za kółkiem. Na makiecie, na moim torcie nic więcej nie osiągnę. To mnie musi ucieszyć i to mnie w dalszym ciągu cieszy, w dalszym ciągu sprawia mi to przyjemność. Mam nadzieję, że trochę też przyjemności mieliście. Życzę tam Wam jak najwięcej przyjemności do końca dzisiejszego dnia i dłużej, do samego, dokąd się da, jak tylko się da. Dobra, żebym nie popadł w dziwny ton. Dziękuję za obejrzenie filmu. Życzę miłej niedzieli, bo to chciałem powiedzieć. Zapraszam do oglądania innych filmów. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.